Gminy wielokrotnie mówiły nam, że okres, jaki one potrzebują na przygotowanie, wynosi mniej więcej 6 tygodni. To jest taki ich, dla nich minimalny okres przygotowań. W tym momencie, jak mamy już, właściwie jesteśmy tuż przed przyjęciem ustawy przez rząd, zakładając, że dość szybko potoczą się prace w parlamencie, ponieważ bardzo mocno wydyskutowaliśmy ten projekt, konsultowaliśmy go szeroko, no przewiduję, że mniej więcej 5-6 tygodni gminy będą miały na przygotowanie. Co więcej, my ze swojej strony deklarujemy, że będziemy do każdego województwa jeździć i szkolić tam ludzi, którzy się będą zajmować. Gminy dwa dostaną na to ekstra pieniądze, 2% od całej kwoty transferu. 3, już tydzień po opublikowaniu ustawy, i to przewiduje ustawa, otrzymają pierwsze pieniądze na te przygotowania. 4 wreszcie, gminy już w tej chwili, wypłacając świadczenia rodzinne, mają to instrumentarium potrzebne do wypłaty też 500+, dlatego że te systemy nie są jakieś zupełnie różne. Tam już jest też system komputerowy, on zostanie tylko zaktualizowany. Stąd wydaje mi się, że bez większych problemów gminy w ciągu tego czasu powinny się do wypłat przygotować. Jak ruszy nabór wniosków od 1 kwietnia, nie będzie jakichś wielkich problemów. Jeżeli przewidujemy, że 1 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków, no to można się spodziewać, że pierwsze wypłaty ruszą w maju. Choć oczywiście pamiętajmy, że w tym pierwszym okresie gmina ma 3 miesiące na wypłatę, ale z drugiej strony, jak my nie pójdziemy od razu 1 kwietnia, ale pójdziemy nawet w czerwcu i złożymy w czerwcu wniosek, to otrzymamy świadczenie wstecz od 1 kwietnia. To też chodzi o to, żeby nie było takiego spiętrzenia na samym początku.